Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z opisem przedmiotu na poziomie B2. Jestem trochę podekscytowana i być może zastanawiacie się, cóż ekscytującego może być w opisie przedmiotu i to jeszcze na poziomie B2, czyli na tym trudniejszym poziomie. Ale powiem Wam, że ja uwielbiam opisy przedmiotu, czy to na poziomie B1, czy na B2. I nawet im wyższy poziom, tym bardziej lubię opis przedmiotu. A to dlatego, że widzę w tym tekście bardzo duży potencjał. Możecie pomyśleć, że opisywanie przedmiotów, na przykład, nie wiem, opisanie talerzyka albo opisanie kubka jest nudne i niepotrzebne, ale wszystko zależy od tego, jaki przedmiot wybierzecie, by go opisać. I pokażę Wam za chwilę, zaprezentuję opis przedmiotu, a tym przedmiotem jest bukiet. I to nie byle jaki bukiet, nie przypadkowy bukiet, a bukiet, który dostałam w zeszły czwartek, czyli prawie tydzień temu, od moich uczniów, od grupy, z okazji zakończenia kursu. I bardzo za ten bukiet dziękuję, sprawił mi ogromną radość. Ten bukiet jest tak duży, że nie zmieścił się do jednego wazonu, więc pokażę go Wam w dwóch częściach. Tutaj jest pierwsza część. On już nie jest pierwszej świeżości, bo ma już niecały tydzień, ale nadal bardzo dobrze się prezentuje. Spójrzcie na kolory, spójrzcie, jakie tu są kwiaty, ile ich jest. To jest pierwsza część, a druga część, która się nie zmieściła, jest tutaj. Więc jeszcze więcej kwiatów. I opisując przedmiot, czy bukiet, czy talerzyk, czy kubek, czy cokolwiek innego, oczywiście, że ta najważniejsza część, rozwinięcie tego opisu, to musi być opis kształtu, koloru, faktury, materiału i tak dalej, czyli taki standard. Ale to, gdzie możemy rozwinąć naszą wyobraźnię, pochwalić się, czy troszeczkę powiedzmy zaszaleć i dodać trochę emocji do tego tekstu, to jest początek i koniec. Ponieważ początek opisu przedmiotu to jest tak naprawdę wyjaśnienie, dlaczego ten przedmiot jest dla mnie ważny i skąd ten przedmiot się wziął w moim życiu. I podobnie zakończenie to jest też taka klamra, bo początek i zakończenie to jest taka klamra, to też jest nawiązanie do tego, dlaczego ja ten przedmiot wybrałam, dlaczego on jest dla mnie ważny, jakie emocje tutaj się z nim wiążą, co mnie z tym przedmiotem wiąże. Więc zachęcam Was do tego, żebyście na opis przedmiotu spojrzeli troszeczkę inaczej, żebyście tak jak ja odkryli potencjał tego gatunku i zobaczyli, że to nie gatunek jest nudny i zły, to jest gatunek jak gatunek, tekst jak tekst, tekst jak tekst. Dzisiaj mam troszeczkę problem z dykcją, być może z tego podekscytowania z powodu tego bukietu, więc to nie gatunek jest zły, nudny czy trudny, to my sprawiamy, że ten gatunek jest jakiś. A opis przedmiotu może być naprawdę ciekawym, pełnym emocji, fascynującym gatunkiem. Posłuchajcie, w jaki sposób opisałam ten oto bukiet. Może zostawię troszeczkę w kadrze, żebyście mieli taki punkt odniesienia do kolorów, do faktury, do tego, co w tym bukiecie jest. Opis przedmiotu. Oszacowałam poziom tego opisu na minimum B2. To może być B2, B2+, czy nawet C1. Niedawno z okazji zakończenia kursu dostałam od moich uczniów ogromny bukiet. Uwielbiam kwiaty, dlatego ten upominek sprawił mi wiele radości. Włożyłam go do wazonu i postawiłam na biurku, by codziennie móc cieszyć nim oczy. Bukiet składa się z kilku gatunków kwiatów, ale najbardziej rzucają się w oczy żółte margaretki. To moje ulubione kwiaty, których nazwa nawiązuje do mojego imienia. Dominujący kolor bukietu to żółty, który z jednej strony przypomina o gorących promieniach letniego słońca, a z drugiej zapowiada już złotą polską jesień. Oprócz margaretek w bukiecie są także inne, wczesnojesienne kwiaty. One również są w odcieniach żółtego. Ten kolor w bukiecie jest przełamany kilkoma fioletowymi goździkami oraz dekoracyjnymi gałązkami z białymi, drobnymi kwiatkami. Żółć, fiolet i biel pięknie komponują się z intensywnie zielonymi liśćmi paproci, które nieśmiało wyglądają zza margaretek. Wiem, że ten przepiękny bukiet będzie mi towarzyszyć tylko przez kilka dni.
Płatki kwiatów zaczną opadać, a liście więdnąć. Taka jest kolej rzeczy. Wszystko w naturze przemija. Zanim jednak to się stanie, uwiecznie ten wyjątkowy bukiet na zdjęciu, by móc dłużej cieszyć nim oczy. Takie natchnienie znalazłam w tym bukiecie i uwieczniłam go na zdjęciu, które jest w jednym z moich postów, o tutaj właśnie, na Instagramie i na Facebooku. I jak widzicie, dodałam dużo emocji do tego tekstu, opisując przedmiot, czyli bukiet, w pewnym sensie też troszeczkę opisałam siebie i to, że lubię kwiaty, i to, że one mi przypominają o lecie czy o jesieni, jaką symbolikę tutaj w nim znajduję. I właśnie do tego Was zachęcam, żebyście opis przedmiotu potraktowali tak bardziej emocjonalnie, jako taką możliwość przemycenia troszeczkę informacji o sobie, o swojej wrażliwości, o tym, co lubicie, co jest dla Was ważne. To na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w następnej lekcji. Na razie, cześć!